to już jutro po godzinie 20 poznamy zwycięzcę lub zwyciężczynię drugiego sezonu programu Mosz Grajwka, zostań gwiazdą. W piątek na antenie telewizji TVS czterech finalistów zawalczy o główną nagrodę. Karolina Komada postanowiła sprawdzić, jak wyglądają ostatnie przygotowania do finału. 18 uczestników, ale tylko jedna nagroda. Przez ostatnie tygodnie zdolni artyści w różnym wieku walczyli o dostanie się do wielkiego finału programu Mosz Grajwka, zostań gwiazdą. Poziom jest bardzo, bardzo wysoki i, co dziwne, wyrównany, więc powiem szczerze, że cieszę się, że to nie ja muszę podejmować wybór, kto ma zwyciężyć. Ktoś to dostanie i to jest piękne. Tak naprawdę no, każdy z uczestników dostanie statuetkę, bo samo to, że przeszli do wielkiego finału jest chyba nagrodą. O główną nagrodę powalczy czterech finalistów, a raczej siedmiu, bo do finału dostały się trzy finalistki i jeden czteroosobowy zespół z Poznania. Emocje są bardzo duże. Dużo nerwów, stresu i wszystkiego, co można sobie wyobrazić przy tym, co idzie. Utwór, który wykonamy, będzie to utwór zespołu Whiskey River, Karolino Wróć. Jest to taka mieszanka country, bluesa, rocku, znaczy wszystkiego, jazzu, wszystkiego, ale taki rock and roll. Rocka to już. No, rocka. Można powiedzieć wszystkich gatunków, które nas najbardziej charakteryzują. Pozostałe finalistki to Gabriela Borkowska. Nie przestaje szukać pomocy. I Katarzyna Malżycka, która w półfinale zaśpiewała utwór Anny Jantar. To już przedmieścia gorzki smak. Autobus rusza w krótki rejs. 3 miesiące rzeczywiście tej przygody muzycznej z telewizją TVS i z programem. To było przepiękne przeżycie. Jest mi bardzo smutno, że to się już kończy. Było trudno, były to emocje, była to też duża praca. Do ścisłego grona finalistów dołączyła również Magdalena Rabanda, otrzymując złoty bilet od jury i to właśnie ci sami jurorzy podejmą decyzję, kto zwycięży drugą edycję programu. Przewiduję ogromne problemy, spory i kłótnie, ponieważ cały czas podkreślam, że poziom był niezwykle wyrównany i do końca tak naprawdę nie wiemy, co się zdarzy podczas tego finału. Ja sama nie podjęłam decyzji, co do wszystkich uczestników jestem bardzo pozytywnie nastawiona. To był sezon takich moc wrażeń, bardzo zaskakujący, uczestnicy z całej Polski, którzy wiedzieli, po co przyjechali do nas. Wielki finał już o godzinie 20 na antenie TVS w piątek 5 stycznia.